Czego uczy mnie Biblia w Ewangelii według Łukasza od 19 rozdziału 45 wersetu do 20 rozdziału 8 wersetu? Gdy wszedł do świątyni, zaczął wyganiać tych, którzy w niej sprzedawali i kupowali, mówiąc do nich: napisano, dom mój jest domem modlitwy, a wy uczyniliście z niego jaskinię zbójów. Nauczał każdego dnia w świątyni, a arcykapłani, skrybowie i ważniejsi spośród ludu szukali sposobu, aby go zabić, lecz nie znajdowali nic, co mogliby mu uczynić, bo cały lud garnął się do niego, słuchając go. Pewnego dnia, gdy nauczał lud w świątyni i głosił Ewangelię, nadeszli arcykapłani i skrybowie ze starszymi. Powiedzieli do niego: powiedz nam, jakim prawem to czynisz? Albo kim jest ten, kto dał ci to prawo? Odpowiedział im: spytam was o jedną rzecz. Powiedzcie mi, chrzest Jana był z nieba czy z ludzi? Rozmawiali o tym między sobą. Jeśli powiemy, że z nieba, powie: dlaczego zatem nie uwierzyliście mu? Jeśli natomiast powiemy, że z ludzi, to cały lud nas ukamienuje, bo są przekonani, że Jan jest prorokiem. Odpowiedzieli więc, że nie wiedzą, skąd był. Jezus powiedział im: ja wam nie powiem, jakim prawem to czynię. W 5 Księdze Mojżeszowej, 14 rozdziale, od 24 do 26 wersetu, Mojżesz przedstawił zarządzenia dotyczące Izraelitów, którzy idąc do domu Bożego, mieli do pokonania długą drogę. Mogli kupić ofiarę na miejscu. Dlaczego więc Pan Jezus wypowiada w powyższym fragmencie tak ostre słowa? Ponieważ sprzedawcy powinni byli sprzedawać zwierzęta gdzieś indziej. Dowiadujemy się o tym z Ewangelii według Jana, 2 rozdziału, 16 wersetu. A do sprzedawców gołębi rzekł: zabierzcie to stąd, z domu ojca mego nie czyńcie targowiska. Co więcej, naród izraelski znieważył dom Boży przez to, że udawał, że służy Bogu, a w rzeczywistości odrzucił jego syna. Zachowywanie zewnętrznej formy bez zaangażowania serca uczyniło ten dom jaskinią zbójców. Jakże często, gdy stan duchowy jest zły, ciało, to jest zepsuta ludzka natura, trzyma się kurczowo zewnętrznych form. Dopóki służba Pana nie została zakończona, nikt nie mógł mu przeszkodzić ani podnieść na niego ręki. Wersety 47 i 48. W 20 rozdziale czytamy, że wielu próbowało rozmawiać z Panem. Arcykapłani, uczeni w piśmie, starsi, sadyceusze, szpiedzy. Przez zadane pytania objawili swoją niewiedzę, będącą skutkiem braku bojaźni Bożej, i zostali osądzeni przez prawdę. Dowiadujemy się o tym z Księgi Przypowieści Salomona, 1 rozdziału, 7 wersetu. Bojaźń Pana jest początkiem poznania. Głupcy gardzą mądrością i karnością. W pierwszej scenie Pan odpowiada na postawione pytanie innym pytaniem.
Oni zaś rozważali to. Kto nie chce wierzyć, ten czyni zawsze różne wymówki. Tak też uczeni w piśmie woleli pozostać w swojej niewiedzy i zrezygnować z odpowiedzi na pytanie Pana, zamiast przyznać się do podwójnej winy, jaką była niewiara w stosunku do Jana Chrzciciela i Pana Jezusa.